Księga Izajasza, rozdział 14, część pierwsza. Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba. Izajasz widział, że jego rodacy odwrócili się od Boga i zapowiadał im, że Bóg odwróci się od nich i odrzuci ich. Znakiem tego będzie to, że Izraelici utracą swoją ziemię. Zapowiadał też jednak, że kiedyś Bóg znowu wybierze ten naród i sprowadzi go z powrotem do swojej ziemi. Zapowiadał też, że wielu ludzi z innych narodów będzie chciało stać się Izraelitami. I wezmą ich ludy i przyprowadzą ich na ich miejsce. A dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana, jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panowali nad swoimi ciemiężcami. Izraelitów porywali Asyryjczycy i Babilończycy, ale Izajasz zapowiada, że przyjdzie taki czas, że inne narody będą sprowadzały Izraelitów do ziemi obiecanej. Zapowiadał też, że Izraelici będą panowali nad tymi narodami, które kiedyś panowały nad nimi. Ta zapowiedź się jeszcze nie wypełniła. I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce i po ciężkiej niedoli, w którą popadłeś, że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak. Wykończył się ciemiężca, skończyło się panoszenie. Izajasz zapowiadał, że kiedyś skończy się niewola Żydów w Babilonie. Tak się rzeczywiście stało. To nastąpiło już po jego śmierci i Żydzi wrócili z Babilonu do swojej ziemi, ale nie było tak, że zapanowali nad Babilończykami. Także ten powrót z Babilonu to nie było to wydarzenie, które zapowiadał wcześniej. Proroctwa są tak spisane, że różne wydarzenia ciężko odróżnić i może być tak, że to, co się bierze za jedno wydarzenie, to są dwa wydarzenia odległe od siebie o setki, a nawet tysiące lat. Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku. Tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie mówią: odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Panowanie władcy Babilonu było bardzo okrutne. Wszystkie okoliczne narody poddane władzy tego króla cierpiały. I Izajasz zapowiada, że kiedy ten władca upadnie, wszyscy będą się cieszyć narody i także przyroda odetchnie. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi. Wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów. Kiedy ten władca Babilonii trafi do krainy umarłych, spotka się z tymi władcami, którzy trafili tam przed nim. Izajasz przedstawia to tak, jak się przedstawia rzeczywiste spotkanie. Te duchy ludzi, którzy kiedyś żyli, będą i mają możliwość kontaktowania się ze sobą. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś.
Twoją pychę i brzęk Twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo Twoim okryciem. Te duchy królów, którzy już dłużej są w krainie umarłych, będą mu opowiadać, że stracił swoją wyniosłość, swoją pozycję i te wszystkie przyjemności, których doświadczał, kiedy był w ciele. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Te słowa już nie są skierowane do człowieka. Tu Izajasz przedstawia szatana, bo to on zbuntował się przeciwko Bogu i chciał się z Nim zrównać, chciał wynieść się ponad Niego. I to on stał za tym królem babilońskim, o którym Izajasz mówił wcześniej, to on go prowadził i poddawał mu myśli, w jaki sposób ma sprawować rządy. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ostatecznym losem szatana będzie strącenie do krainy umarłych, do miejsca, gdzie nie ma już żadnej nadziei. Szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się.